To, co jest dla nas ważne, e, dla polskiej delegacji, to, że szczyt, e, tak jak pan redaktor wspomniał, odbywa się po raz trzeci, a w Warszawie w tak szczególnym momencie, a to jest moment tego, że mamy rocznicę stu, stuletnią odzyskania niepodległości, dwa lata po szczycie NATO w Warszawie. I zaraz przed bardzo ważnym szczytem w Brukseli, w lipcu. W związku z tym dobrze, że się odbywa posiedzenia zgromadzenia parlamentarnego NATO w Warszawie, że będziemy mogli mówić i rozmawiać o tych dla nas najważniejszych kwestiach, czyli właśnie o tak zwanej flance wschodniej NATO. Nigdy nie ma przypadków, tak jak przewodniczący prezydent Ali wspominał na konferencji prasowej, żeby rozmawiać, to trzeba pokazywać siłę. W tym przypadku to Federacja Rosyjska pokazuje i pręży swoje muskuły. W związku z tym my tutaj się spotykamy w Warszawie, będziemy rozmawiać o dla nas ważnych sprawach, a Rosjanie jak zwykle przeprowadzają ćwiczenia. Nie sądzę, jesteśmy przygotowani do tego rodzaju rzeczy i doświadczenia wielokrotnie była ta ko koincydencja bardzo bliska, że były posiedzenia zgromadzenia parlamentarnego NATO i a Rosjanie przeprowadzali ad hoc ćwiczenia.